Olszanowie zaatakowano policjanta. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że sprawcą jest drugi funkcjonariusz, a do napaści doszło na terenie komendy. Powodem agresji miało być wystawienie mandatu dziadkowi jednego z mężczyzn. O szczegółach Klaudia Syrek. Sytuacja nietypowa, która wprawiła w osłupienie niejedną osobę, nie tylko tutaj w Szanowie, wydarzyła się 4 września, czyli w ubiegły poniedziałek na terenie Komendy Powiatowej Policji właśnie w tym mieście, a konkretnie na terenie parkingu. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Co się dokładnie wydarzyło? Okazuje się, że młodszy z policjantów, który jest funkcjonariuszem od 2 lat i pracuje w drogówce, wystawił mandat starszemu mężczyźnie. Mandat za przekroczenie prędkości. Wkrótce okazało się, że ukaranym mężczyzną był dziadek drugiego z funkcjonariuszy. I to właśnie ten mandat tak zdenerwował drugiego z policjantów, który zaatakował na parkingu swojego kolegę po fachu. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. Chodzi konkretnie o popchnięcie. Tą sprawą zajmuje się prokuratura. Policja wypowiada się na ten temat, ale bardzo oszczędnie. Na terenie jednostki doszło do incydentu nieporozumień między 2 funkcjonariuszami. Naczelnik jednego z funkcjonariuszy w ramach służby nadzorczej, nadzoru nad służbą, dowiedział się o tym incydencie i powiadomił natychmiast o tym swojego przełożonego komendanta. Wobec jednego z funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne i został on zawieszony w obowiązkach służbowych. Natomiast materiały zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Chrzanowie celem oceny karnoprawnej. Funkcjonariusz, który popchnął swojego kolegę, został także zawieszony. Postępowanie prowadzi prokuratura, ale nie będzie to prokuratura rejonowa w Chrzanowie, która już złożyła do tej krakowskiej okręgowej prośbę o wyłączenie z tego postępowania. Co może grozić policjantowi za ten czyn? No to wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmą śledczy. Na razie prowadzą postępowanie sprawdzające, czy doszło tutaj do przestępstwa z artykułu 244 kodeksu karnego. Chodzi o wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu lub funkcjonariusza. I ten czyn zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli policjant zostanie skazany, będzie to dla niego jednoznaczne z utratą munduru. Dla Wydarzeń 24 Klaudia.